Słuchajcie, i ten menadżer Billy, nie? Nieważne, temu chłopakowi, temu facetowi pozwolili iść zabrać te kurwa ręczniki, wiecie, nie wiem, może koce będzie z nich robił. Ja nie wiem, co tam w Polsce się robi z ręczników, kurwa, ale widać, że to towar deficytowy, nie? Pozwolił mu iść i w ogóle mówi do mnie, ty Zimmerman, następnym razem to się nie wpierdalaj. Ja mówię, spierdalaj człowieku, będę mówił, co mi się podoba, nie? Bo widziałem, że pojechałeś po nim. On mówi, ty nie wiesz, kurwa, dziadek ci nie opowiadał, jak Polacy mordowali Żydów? Nie, ja mówię, kurwa, przecież na lekcji historii mówili, że kto inny budował te obozy, nie? On mówi, ty nie bój się, nie bez przyczyny te obozy stawiali w Polsce, tak mi powiedział ten Niemiec, nie? Także mam to wyspytanie, prawda to z tymi obozami, czy nie? Czy to Niemcy w końcu stawiali, czy nie? To nieważne. No i tak, zakręcił mi już w głowie tym wszystkim i na końcu powiedział, ty, a powiem ci jeszcze kawał, nie? Mówię, dobra, ale wal, bo kurwa, śpieszyłem się tam do dziewczyny, nie? I on mówi, tak, słuchaj. W nowej knajpie w Chicago zainstalowali, kurwa, mechanicznego barmana, nie? No i wiecie, barman obsługiwał klientów, zabawiał ich, zagadywał ich w zależności od tego, jaki był ich IQ, nie? No i przychodzi pierwszy klient, nie? I barman robot się pyta, jakie jest twoje IQ? No i klient mówi 160, nie? No to nalewa mu drinka, kurwa, robot i zaczyna z nim rozmawiać o fizyce, kurwa, teoretycznej, o ogólnej teorii względności, kurwa, o kwarkach i tak dalej. Przychodzi drugi klient i robot się go pyta, jakie jest twoje IQ, a klient mówi 120. No to zaczął robot z nim rozmawiać o polityce, o American Idol, o samochodach wyścigowych i tak dalej. No i w końcu przychodzi trzeci klient i robot się go pyta, jakie jest twoje IQ? On mówi 20, nie? A robot mówi, no jak tam, coś nowego w Polsce? Aaaa!